Będziemy prezentowali książkę nietypową, książkę bardzo ważną. Jest to książka, która powstała w oparciu o scenariusz teatralny i sztukę, która była wystawiona wiele dziesięcioleci temu. Natomiast ta książka została zbudowana właśnie na kanwie tej sztuki. Jej walorem są też bardzo ciekawe materiały, które tutaj Państwo zobaczą. I ona składa się też z przesłuchań głównych sprawców barbarzyństwa dokonanego na Warszawie w 1944 roku. Ta książka Zburzenie Warszawy jest szczególnie ważnym tematem dzisiaj, anno domini 2017, gdzie ta sprawa reparacji wojennych powróciła. I to z różnych względów. Ja przypomnę Państwu, że stosunkowo niedawno, parę lat temu, Francja otrzymała ostatnie raty reparacji niemieckich za I wojnę światową. Także wszelkie uzasadnienia, że to już tyle lat minęło, jak się okazuje, nie dotyczą wielkich mocarstw. Ja tutaj chciałem powitać przede wszystkim pana Henryka Czarneckiego. Pana posła Arkadiusza Mularczyka, który jest w takim nieformalnym zespole nazywanym zespołem do spraw reparacji wojennych. Ja uważam, że to jest jedna z najcenniejszych inicjatyw ostatnich lat, bo przecież my wszyscy jesteśmy, a w każdym razie potomkami tych warszawiaków, którzy tutaj stracili majątek, wielu z nas straciło życie. Ja jestem w mojej rodzinie, siostra mojego dziadka była komendantką szpitala powstańczego na Placu Dąbrowskiego, dr Joanna Jeglińska-Piekarska, i kiedy poleciła wywiesić flagę Czerwonego Krzyża, bo miała pod sobą setki rannych, Niemcy natychmiast zbombardowali ten szpital w pobliżu ambasady obecnej Włoch. I to pokazuje, że w każdej rodzinie był jakiś zabity. Ja bawiłem się na gruzach Warszawy, mając 8 lat, bardzo się cieszyłem w zimie, w roku 59, że mogę zjeżdżać na sankach. Cała młodzież warszawska czekała, aż będzie zima, bo tutaj były górki do 30 metrów niekiedy. Ale to są takie właśnie wspomnienia tamtych lat. Potem to wszystko przez propagandę komunistyczną, która do obrzydzenia mówiła o zbrodniach hitlerowskich, jednocześnie omijając tematy Sowietów, którzy stali po drugiej stronie Wisły, i bardzo zręcznie nie mówiono, że to dokonywali jacyś hitlerowcy. Prawda? I ta narracja hitlerowcy utrwaliła się w mózgach ludzi. Szczególnie jest to niebezpieczne, kiedy całkowicie wyeliminowano, można powiedzieć, w znacznej mierze historię ze szkół. Młodzież, i to nie tylko francuska, czy włoska, niemiecka, angielska, ale i w Polsce, nie jest w stanie odpowiedzieć, kto to był hitlerowiec. Jeżeli czytałem takie ankiety, jeżeli byśmy zadali takie pytania, to stosunkowo nikły procent kojarzy hitlerowca z Niemcem. Hitlerowiec jest zły, tak. Niemiec, no, byli różni Niemcy. Także ten temat, który dzisiaj poruszamy, jest tematem kluczowym. W ogóle nie tylko w polityce historycznej, ale w historii porozumienia się narodów. Bo
tak jak bez prawdy w stosunkach, w relacjach polsko-ukraińskich nie można mówić o budowaniu przyszłości. Tak jak bez prawdy w stosunkach polsko-niemieckich nie można mówić też o budowaniu normalnych relacji. Wielkim krokiem był list, słynny list Episkopatu Polski do Episkopatu Niemiec. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. To był pierwszy krok, ale komunistyczne władze nie dopuszczały do tego typu debaty wolnych społeczeństw. I dlatego jesteśmy w takim punkcie, w jakim jesteśmy. Ja głos oddam tutaj panu posłowi Arkadiuszowi Mularczykowi, który jest w tej komisji, i myślę, że poprosimy pana o przedstawienie, jakie są założenia tej komisji i jaki cel. Zanim oczywiście damy głos autorowi, bo dzisiaj ten temat jest ciągle aktualny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i za możliwość tutaj wzięcia udziału w spotkaniu z państwem na promocji książki pana Honecka Tadeusza Czarneckiego Największy hej haj, zburzenie Warszawy. Szanowni państwo, ta książka wpisuje się, promocja tej książki dzisiaj wpisuje się w tą dyskusję, która toczy się w naszym kraju, dotyczącą nierozliczenia się Niemiec z II wojny światowej wobec Polski. Ten temat braku odszkodowań dla obywateli, ale też temat braku odszkodowań dla państwa przez lata był najpierw spychany przez propagandę komunistyczną. On był gdzieś schowany z uwagi na fakt, że świat dzielił się na dwa obozy, ten zachodni i ten komunistyczny. Nie było możliwości jego podnoszenia. Później z kolei po 1989 roku także w państwie polskim były inne priorytety. Pytanie otwarte, dlaczego tak się działo. Także ten problem nierozliczenia się Niemiec z II wojny światowej niestety był cały czas spychany gdzieś na margines debaty publicznej, ale także badań historyków czy też prac naukowych prawników. Też można zadać pytanie otwarte, czy ta soft power, ta miękka siła, którą Niemcy po 1989 roku budowały w Polsce poprzez różnego rodzaju instytuty, stowarzyszenia, granty, stypendia, nie miała właśnie na celu stępienia tej pamięci, też w pewien sposób zwasalizowania elit prawniczych, historycznych w taki sposób, ażeby ten temat reparacji był gdzieś schowany i odłożony ad calendas graecas. I tak się niestety stało, szanowni państwo, że ten dwubiegunowy świat, ale także, powiedziałem, bardzo bezwzględna polityka Niemiec, jeśli chodzi o pilnowanie swojego budżetu państwa, spowodowały, że zarówno kwestia odszkodowań tych państwowych, reparacji publicznych, ale też kwestia odszkodowań indywidualnych dla osób poszkodowanych przez II wojnę światową była po prostu niezałatwiona. Na przestrzeni lat zmieniano tylko argumentację, która miała uniemożliwiać Polsce i Polakom wypłacenia tych reparacji. Ta argumentacja była różna, a to, że reparacje za nas pobiera Związek Sowiecki, a to, że Polska zrzekła się rzekomo w 1953 roku reparacji, a to, że te sprawy ma rozstrzygnąć traktat pokojowy. I tak odciągano. Później był list biskupów mówiącym o pojednaniu, ale już nie mówiący nic o zadośćuczynieniu. No i dzisiaj słyszymy, że pan ambasador Niemiec mówi, że sprawa reparacji jest sprawą zamkniętą od strony prawnej i politycznej. I oczywiście Niemcy czują się moralnie odpowiedzialni, ale niestety już się w tej sprawie nic nie da zrobić. My oczywiście wiemy, że to nie jest prawda i to jest tylko i wyłącznie narracja na użytek obecnego stanowiska Niemiec w tej sprawie. Ale od pół roku myślę, że dużo się już wydarzyło. Od pamiętnego wystąpienia pana prezesa Kaczyńskiego na kongresie w Przysusze, gdzie powiedział, że sprawa odszkodowań i reparacji jest sprawą otwartą, wiele się wydarzyło. Także dzięki zaangażowaniu wielu mediów, dzięki pracy
ekspertów, którzy pewne wyliczenia przedkładali, ale także dzięki Państwu. I tutaj właśnie dziękujemy za wydanie tej książki, za jej promocję panu Henrykowi Czarneckiemu, bo to jest ważna rzecz. Zburzenie Warszawy, publikacja, która opiera się na zeznaniach dowódców SS, dowódców Wehrmachtu, którzy mówią o skali zbrodni popełnionych na ziemiach polskich. Więc można powiedzieć, że Niemcy sami się oskarżają w tych zeznaniach, w tej publikacji. Dziękuję, że doszło dzisiaj po raz kolejny do wydania tej książki i możemy o niej mówić. Sprawa reparacji oczywiście nie jest sprawą zamkniętą ani politycznie, ani prawnie. Trzeba powiedzieć jasno, że Niemcy wtedy zapłacą reparacje i państwowe, i indywidualne, jeżeli zostaną do tego zmuszeni. I chcę podkreślić, że prace, które rozpoczęliśmy w Sejmie, powołując zespół parlamentarny do spraw właśnie reparacji wojennych, gromadzi pełną dokumentację, porządkuje wiedzę, zarówno tą wiedzę archiwalną, wiedzę historyczną, ale też wiedzę prawną. Zbieramy informacje, jak ten problem rozwiązywany był w innych krajach, które były poszkodowane przez Niemców. Spotkałem się już z ambasadorami kilku krajów, które także domagają się, czy dochodzą reparacji od Niemiec. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, nie ma jednej ścieżki. Najbardziej oczywiście skuteczni, jeśli chodzi o kwestie reparacji, byli Żydzi i Amerykanie. I w dużej mierze te reparacje, które, czy odszkodowania indywidualne, które płacono obywatelom właśnie żydowskim i amerykańskim. Jeśli sumujemy te wszystkie kwoty, które zapłacili Niemcy innym przedstawicielom innych krajów, to z tej kwoty 76 miliardów euro raptem niecałe 2% dostali Polacy. To pokazuje, że niestety zostaliśmy jako naród po pierwsze bardzo mocno skrzywdzeni, ale później także oszukani przez Niemcy, którzy po prostu Polakom nie płacili tych ani odszkodowań indywidualnych, ani reparacji państwowych. Tylko dla pewnego porównania, dla pewnej skali powiem Państwu, że Niemcy zapłacili Polakom w formie odszkodowań indywidualnych 1 200 000 000 zł. Około milion polskich obywateli dostał tą kwotę, co pokazuje, że statystycznie to było około 150 euro na osobę, biorąc pod uwagę dzisiejszą siłę nabywczą euro. Więc to były po prostu śmieszne kwoty. Co więcej, ludzie, którzy dostawali te ochłapy, musieli się zrzekać wszelkich roszczeń wobec państwa niemieckiego. I w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie ludzie, którzy przyjmowali jakieś po prostu śmieszne sumy za wieloletnią pracę przymusową, podpisywali zrzeczenie się tych jakichkolwiek roszczeń wobec państwa niemieckiego, wobec firm niemieckich i wobec Austrii. Że nigdy więcej już te roszczenia nie będą podnoszone. Czyli ktoś, kto wiele lat pracował w Mercedesie, w Audi, w Siemensie, w IG Farben, dostał na współczesną walutę 3000 zł, musiał podpisać, że albo to przyjmie, albo nic nie dostanie już nigdy. Szanowni Państwo, my to dzisiaj zmieniamy. Nie tak dawno przygotowałem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie wnoszę o to, żeby Trybunał Konstytucyjny zbadał przepisy, na podstawie których sądy w Polsce nie chcą tych spraw rozstrzygać i osądzać. Otóż sądy przyjmują w Polsce, że jest immunitet państwowy, który chroni inne państwo, w tym przypadku państwo niemieckie, przed badaniem tych spraw w polskich sądach. Mimo iż od wielu już lat tego typu sprawy o zbrodnie wojenne toczą się przed sądami w Niemczech czy w Grecji czy we Włoszech, polskie sądy konsekwentnie odmawiały rozstrzygania tego typu spraw. I gdy my dzisiaj dyskutujemy właśnie o sądach, mówimy, że w tych sądach siedzą ludzie, którzy nie tak dawno jeszcze sądzili w stanie wojennym, to myślę, że kolejnym bardzo dużym zastrzeżeniem jest, można powiedzieć, tchórzostwo polskich sądów, jeśli chodzi o kwestię właśnie skazywania zbrodniarzy czy przyznawania odszkodowań za zbrodnie wojenne popełnione na narodzie polskim. No bo jeśli taki naród jak Polska, który był tak poszkodowany, i polscy obywatele nie mogli nigdzie znaleźć sprawiedliwości, bo ani nie mogli jej znaleźć w Niemczech, aż Niemcy oczywiście odrzucały pozwy polskie,
Również w Polsce tych pozwów nie można było składać, a z kolei jeśli chodzi o reparacje państwowe, Niemcy twierdziły, że dopiero traktat pokojowy może te kwestie rozstrzygnąć, a jak wiemy, nie ma traktatu pokojowego polsko-niemieckiego, to de facto ci ludzie zostali pozostawieni samym sobie. Jeśli Trybunał Konstytucyjny w przyszłym roku rozstrzygnie, że te przepisy, na podstawie których sądy twierdzą, iż nie można pozywać państwa niemieckiego za zbrodnie wojenne, uzna za niekonstytucyjne, to wówczas otworzy się ścieżka prawna w Polsce do pozywania państwa niemieckiego i firm niemieckich za zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości. To oznacza, że obywatele polscy, ale też ich spadkobiercy, a także samorządy, zniszczone miasta będą mogły wystąpić do sądów polskich o odszkodowania. I to, szanowni państwo, to jest niezwykle, można powiedzieć, istotna rzecz. To jest, użyję to w ten sposób, to jest niezwykle ciężka broń, bo Niemcy mają świadomość, że każda polska miejscowość, każde miasto, miasteczko, każda wieś była zniszczona i poszkodowana i w każdej miejscowości znajdą się osoby, które z takim pozwem wystąpią. Co jest niezwykle też istotne, chcę podkreślić, że przygotowałem także projekt o tym, żeby te pozwy były zwolnione od jakichkolwiek opłat sądowych. Dzisiaj, nie wiem, czy państwo wiecie, ale do mnie zgłaszają się ludzie, którzy występowali z takimi pozwami i niestety sądy domagają się opłat sądowych, wielkich wpisów od takich pozwów. Myślę, że też jest to w pewnym sensie porażka polskiego państwa, że polskie państwo przez tyle lat domagało się od obywateli polskich wpisów sądowych, bardzo wysokich wpisów sądowych często, od ofiar zbrodni wojennych. Więc mam nadzieję, że ten projekt niebawem zostanie uchwalony, został już złożony do klubu. Jeśli w styczniu czy w lutym będzie uchwalony, to wówczas zarówno samorządy, ale też osoby fizyczne, spadkobiercy ofiar zbrodni wojennych będą z takimi pozwami mogli występować do polskich sądów. I na zakończenie powiem jeszcze, że też intensywnie pracujemy. Będą przygotowane ekspertyzy biegłych, rzeczoznawców, które oszacują straty Polski, straty materialne i osobowe. Także jest to proces, który trwa. O jego wynikach i efektach będziecie państwo informowani w przyszłym roku. To jest proces, który został uruchomiony i myślę, że w przyszłym roku będzie bardzo dużo informacji na ten temat, na temat tych i naszych żądań, naszych roszczeń, wysokości, ale także myślę, że wszyscy dowiemy się też o tych sprawach, które przez lata gdzieś były schowane i spychane gdzieś na bok debaty publicznej o tych właśnie zbrodniach popełnionych przez Niemców podczas czy to pacyfikacji miast, wsi, czy też mordów w obozach koncentracyjnych, bo tacy ludzie są, żyją, żyją ich spadkobiercy, żyją ich dzieci. Ja codziennie dostaję listy od ludzi z całej Polski, którzy mówią o tej skali krzywd, których doznali oni lub też ich rodzice, dziadkowie. I ci ludzie są, żyją i jestem przekonany, że z takimi pozwami do polskich sądów niebawem się udadzą. Ja tyle. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i gratuluję tej publikacji. Dziękuję bardzo. Halo, halo. Moje nazwisko Jerzy Bielewicz. Ja się bardzo czuję zaszczycony, że mogę przedstawić swoje zdanie w takim towarzystwie jak zacny autor, zacny wydawca i pan poseł. W czwartek, tak żeby przejść od razu do jakby meritum sprawy, portal Politico zrobił taką wrzutkę, że Niemcy rozważały przehandlowanie projektu Nord Stream za reparacje wojenne. Tak się złożyło, że w piątek w Radio Wnet byłem przywołany, żeby skomentować expose pana premiera. Jednak uważałem, że temat expose już jest jakby stary, a są o wiele bardziej ważne i naglące rzeczy. Mój komentarz sprowadził się przede wszystkim do tego, że nie można łączyć tych dwóch
zagadnień czy projektów jak Nord Stream i reparacje wojenne, że to są dwie oddzielne zupełnie sprawy i zapewne i nie należy ich w żadnym wypadku przehandlować politycznie. Ja jestem z wykształcenia finansistą. Głównie dotąd zajmowałem się sprawami finansowymi, stąd pewno kwestia reparacji, jak duże te reparacje powinny być. Jednak sama kwestia, jak to duże sumy powinny być, no nie jest pierwszej wagi. Ja tylko chciałem powiedzieć, że również w finansach istnieje takie pojęcie jak utracone korzyści czy stracone możliwości rozwoju. I to jest chyba największa rana dla państwa polskiego, że II wojna światowa przyniosła olbrzymie ofiary w ludziach materialne. Później nastąpiła tutaj, weszli wraz z armią sowiecką tajne służby sowieckie i dalej trwała okupacja, tym razem sowiecka. Więc Polska rzeczywiście musi się teraz, aby wydobyć się z tego, z tych kleszczy tych dwóch mocarstw, musi starać się o zadośćuczynienie zarówno w formie finansowej, jak i w formie moralnej. Chciałem też nawiązać, bo czytając książkę miałem bardzo, bardzo silne skojarzenia do czasów dzisiejszych. Chociażby taki cytat z jednego z oskarżonych generała, chciałbym Erycha von Dembach-Zalewskiego. I tutaj jest cytat właśnie z jednej z jego wypowiedzi. Jest moim głębokim przekonaniem, że żaden kraj nie może być rządzony tylko za pomocą policji i wojska. Tego nie można zrobić nigdzie na świecie, ani w Chorwacji, ani w Serbii, ani we Francji. Każdy kraj musi być w pierwszym rzędzie spacyfikowany politycznymi środkami. I ten cytat kojarzy mi się z dzisiejszym artykułem z Le Monde, gdzie autor artykułu wskazuje, że oczywiście tematem artykułu jest dwóch pierwsze osoby w Polsce i w Francji. Porównuje prezydenta Macron do naszego premiera Morawieckiego. I jednocześnie mówi, co ich dzieli, że jeśli chodzi o politykę europejską, to są na przeciwnych biegunach. Jeden chce Europy wolnych narodów, wolnych państw, drugi chce integracji europejskiej. Jednak też autor rozwodzi się nad tym, co ich łączy. Twierdzi, że obaj przywódcy powinni się przeciwstawić merkantylistycznej polityce Niemiec i rozumie ją w ten sposób, że praktycznie Niemcy traktują wszystkie kraje poza swoim jako swoiste źródło taniej siły roboczej, jako poddostawców niemieckiego przemysłu, czyli sprowadzają do siebie komponenty, następnie składają je u siebie i zbierają za to bardzo wysokie marże, sprzedając te produkty na całym świecie pod niemiecką marką. To nie jest cytat w polityce, w której piszę, czy w sieci, czy z jakiegoś polskiej prasy. Nie, to jest dzisiejszy artykuł z Le Monde. Polecam, rzeczywiście mocno, wskazujący mocno na pewną zbieżność interesów Francji i Polski. Właśnie jeśli chodzi o politykę europejską. Też od razu, czytając książkę,
Przyszło mi takie skojarzenie z niedawnych rozmów prezydenta Macron z premierem Morawieckim, kiedy prezydent Macron spytał się o zmiany w polskim sądownictwie. Pan premier Mateusz Morawiecki odpowiedział, że to jest mniej więcej tak, jak we Francji, kiedy de Gaulle doszedł drugi raz do władzy i postanowił przeprowadzić reformę tamtejszego sądownictwa, które było obarczone historycznie rządem Vichy, współpracą z Niemcami. I taka była motywacja prezydenta de Gaulle, żeby wymiar sądowy, wymiar sprawiedliwości służył państwu francuskiemu i nie był uwikłany w uzależnienia historyczne. I to też jest nawiązanie właśnie do treści tej książki. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że jak w wielu krajach europejskich właśnie to spacyfikowanie politycznymi środkami miało miejsce, powstały miejscowe rządy, które kolaborowały z Niemcami hitlerowskimi, tak w Polsce nie doszło do takiej sytuacji. Więc natomiast analogia jest pełna, jeśli weźmiemy pod uwagę naszą historię po II wojnie światowej, zbrodnie sowieckie w czasach stalinowskich, czy zniewolenie Polaków przez cały ten okres. Więc rzeczywiście system sprawiedliwości powinien być zreformowany, a ta książka jest takim memento dla nas, dlatego że no, jeszcze jedno skojarzenie jest, ci hitlerowcy przerzucają się winą. My mamy do czynienia z podobnym spektaklem w trakcie komisji śledczych Amber Gold czy reprywatyzacji. Też każdy z przesłuchiwanych bądź nie chce odpowiadać na pytania, bądź mówi, że to on tylko wykonywał rozkazy, polecenia, że on nie jest winny, że on był częścią systemu. I ostatnie skojarzenie, też historyczne, żeby nie zabierać więcej czasu. Otóż i to bardzo silne i takie wiele mówiące, otóż w Bundestagu jest nowa partia, Alternative for Deutschland. Jeden z prominentnych polityków tej partii publicznie wypowiedział się, że Niemcy nie mają co wstydzić się swojej historii i odniósł się właśnie do jednostek wojskowych, do Wehrmachtu, Luftwaffe, czyli do armii. Tutaj natomiast ta książka przeprowadza wręcz dowód, że za zniszczenie Warszawy, wypędzenie ludności Warszawy i zburzenie Warszawy bezpośrednio był odpowiedzialny Wehrmacht. Więc to jest bardzo cenna tu wskazówka dla pana posła, że ten ciąg decyzyjny prowadzi do nie tylko do dowództwa wojskowego, ale też do władz politycznych. Jest to ciąg, który prowadzi do państwa niemieckiego, które po prostu powinno zapłacić reparacje. Dziękuję bardzo. Teraz oddamy głos panu Henrykowi Czarneckiemu, autorowi tej książki. Chciałem przeprosić państwa, że nie zacznę tak jak powinienem od rozmowy z państwem, ale chcę skorzystać z obecności pana posła, który może być nagłym telefonem odwołany i chcę wyakcentować jedną sprawę. Doktorowi prawa, absolwentowi Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie Jerzemu Sawickiemu, który był członkiem jedynej misji, jaką dopuściła koalicja antyhitlerowska, jak to się wtedy o niej mówiło, do uczestniczenia w postępowaniu, nie w procesie, ale w postępowaniu przedprocesowym, obok procesowym, przyprocesowym, to ten prokurator zrobił jedną z naszego punktu dzisiejszego widzenia genialną rzecz. On się nie zajął problemem reparacji, ponieważ sprawa reparacji jest określona traktatowo na podstawie wiedzy wyniesionej z I wojny światowej. On się zajął nowym zjawiskiem, które nie było do pojęcia w czasie I wojny światowej, poza jakimś tam okazjonalnym przypadkiem, z czego Metternich zrobił sztukę, ten laureat Nagrody Nobla, o burmistrzu z Tylmondu, o sobie cywilnej, którą Niemcy rozstrzelali, potem przez 20 lat to było opowiadane. A tutaj taka ilość ludzi na stanowiskach cywilnych rozstrzelana, jeszcze zanim cokolwiek oni zdążyli zrobić, na skutek samego podejrzenia, że to w ogóle nie ma możliwości porównywania z tematem reparacji. Otóż prokurator Sawicki zaczął dociskać bardzo inteligentnie, bardzo spokojnie, z pełną kulturą prawną, w sprawie nietypowej odszkodowania państwa niemieckiego za działania Wehrmachtu w stosunku do ludności cywilnej i jej majątku w sytuacji, w której nie ma walk. Bo jeżeli będzie zburzone przedmoście twierdzy brzeskiej, no konsekwencja życia w mieście, gdzie jest twierdza, teren warowny. Ale przecież Warszawa nie była miastem zamkniętym. Ona stała się miastem zamkniętym, mówię o 1939 roku. I prokurator zadawał pytania późniejszemu feldmarszałkowi, ówcześnie generałowi Brauchiczowi, na temat bombardowania Warszawy nie przez Luftwaffe, bo to pytanie do Göringa, ale przez ciężką artylerię. I ta rzecz powtórzyła się w czasie powstania, bo cudowne dziecko zakładów Krupa miało działo prawie o wielkości działa okrętowego na platformie kolejowej, które strzelało pociskami o średnicy 60 cm. Jest to słynne zdjęcie chyba Hahnemana, kiedy pocisk trafił w Prudential, czyli w Hotel Warszawa. Konstrukcja była tak mocna, że nie zawalił, zrobił szkody, ale gmach sobie spokojnie stał dalej. Ale idziemy dalej z problemem odpowiedzialności. Tam pada pytanie, jak to się stało, że i kto za to odpowiada? Przecież pan obiecał, pytanie do Bacha, że jak uspokoi się stan powstania w Warszawie, to pan obiecywał, że ludność wróci i będzie mogła powoli zabierać swój majątek. Ale facto zabrała tyle, ile mogła zabrać, kiedy w pół godziny, do godziny kazano jej opuścić. I tam był żłobiony temat nie reparacji, no bo te są międzypaństwowe, tylko działania na szkodę osób cywilnych niezaangażowanych w walki w miejscach, gdzie walk nie było. I to jest właśnie, ja nie jestem prawnikiem z wykształcenia podstawowego, że tak powiem, ale to jest moim zdaniem temat dla Sądu Konstytucyjnego, który powinien oświecić społeczeństwo nasze, czy można, czy nie można, bo osoba fizyczna, nie działająca wojskowo przeciw Niemcom, w miejscu, gdzie nie prowadzi się walk, była przez Niemcy pozbawiana majątku. To zresztą nie dotyczy tylko Warszawy, to jest cała Zamojszczyzna, to jest Żywiecczyzna, to są wszystkie wypędzenia z Gotenhaven, z Brambergu, z Posen, z Litzmannstadt, z Katowic, z całego kraju, Warty, z Wartegau.
Dlatego ja chciałem ten moment wyakcentować i tam jest jak gdyby specjalny, mówię w cudzysłowie, rozdział, bo to nie jest powieść, w pytaniach zadawanych przez Sawickiego generału. Teraz, proszę Państwa, zacząłbym od tego. Jeden z profesorów prawa, który też był w Norymberdze, profesor Siewiecki, zadał mi pytanie. Pan nie jest prawnikiem. Jak się panu udało rozszyfrować mentalność prawniczą Niemca, żołnierza, Niemca, urzędnika? Czy pan miał okazję przeczytać jakieś dzieło naukowe na ten temat? Ja na to odpowiedziałem, że nie miałem okazji przeczytać. Nie wiem, czy bym do końca zrozumiał głębokie wywody prawne. Natomiast ja posiadam ocaloną z Warszawy maleńką broszurkę pod tytułem Anegdota i dowcip wojenny, wydaną przez zakłady graficzne Armii Krajowej. Składa się ona z trzech części. Anegdota wojenna pod okupacją niemiecką, anegdota wojenna pod okupacją sowiecką i anegdota akcji N. W tej pierwszej części jest następująca anegdota, tylko muszę zarysować tło historyczne. Jest zastopowanie ofensywy na wschodzie, pod Leningradem, pod Moskwą, pod Stalingradem. Zima, potrzeba coraz więcej żywności, nie produkuje się jej za dużo w warunkach wojennych. Wobec powyższego rusza machina skracania życia nieprzydatnym starcom, chorym, ludziom w zakładach psychiatrycznych. I do jednego zakładu starców przychodzi oddział SS wykonać robotę. 50% stanu ma być zlikwidowane. Sprawa prosta, rozkazuje oficer. Strzelacie co drugie łóżko. Stan chorych 60. 30 trupów ma być, wynoszą do wywozu 31. I wtedy dowódca oddziału SS zawołał: O mein Gott, zabiliśmy niewinnego człowieka. Zrozumienie tej mentalności, zawartej w tym dowcipie, mentalności niemieckiej, otwiera nam szansę na dyskutowanie z Niemcem temat. Proszę Państwa, ja tę książkę, nie książkę, ten dramat pisałem w roku 66 i 67. Została opublikowana 1/3 tekstów w Polityce w bardzo trudnym momencie. W 68 roku, w 24 rocznicę Powstania Warszawskiego, jesteśmy w klimacie pomarcowym. Nadmienię, że książka jest w pewnym sensie kaleka, bo ona omawia sprawę zniszczenia Warszawy 39, omawia zniszczenie Warszawy 44, a nie omawia zniszczenia Warszawy 43 getto. A no dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Cenzura to wycięła. Na etapie kupowania, w cudzysłowie to mówię, książki przez teatr do dalszego opracowania tego scenariusza teatralnego, rzecz została wycięta. Mało tego, pożegnałem się z materiałami, jakie miałem na ten temat. Premiera odbyła się w Warszawie, w Teatrze Warszawskim, konkretnie w Teatrze Ziemi Mazowieckiej. Sztuka została zdjęta po... Jest do stwierdzenia po ilu przedstawieniach, bo rejestruje to Almanach Sceny Polskiej za sezon 69-70. Od razu trzeba wyjaśnić, dlaczego ta sztuka została zdjęta. Otóż, pracując nad scenariuszem filmu o zesłańcach okresu 5 roku, miałem do czynienia z zesłańcami socjaldemokratami polskimi, nie rosyjskimi.
skorzystałem z wiedzy historycznej Walerego Namiotkiewicza, który w owym czasie był już na wysokim stanowisku szefa sekretariatu Gomułki. Znałem go po prostu, konsultowałem te sprawy dotyczące socjaldemokratów, źródeł do tego tematu. I proszę Państwa, on wiedział, co ja czytał, największy Hitler, i powiedział do mnie tekst krótki. Niech pan przekona dyrektora teatru, żeby wystawił, żeby o rok co najmniej opóźnił premierę. Ja realnie przekazałem dyrektorowi Sobiełkowi, już od lat nie żyjącemu, że taka jest sugestia, wytłumaczyłem, kto mi ją doradził, niestety nie posłuchał jej. No i trzeba było sztukę z wielkim hukiem zdjąć z następującego powodu. Gomułka dążył i osiągnął ten sukces, że podpisano umowę graniczną w grudniu roku 70. Podpisywali ją Cyrankiewicz i Jędrychowski ze strony polskiej, a ze strony niemieckiej Willy Brandt, były burmistrz Berlina Zachodniego, ówcześnie kanclerz. To była przyczyna generalna, były tam jeszcze inne przyczyny związane z cenzurą. To tak na wstępie chciałem Państwu wyjaśnić. Teraz tak. W tej książce nie ma ani jednego słowa napisanego przeze mnie. Ewentualnie są łączniki i oraz względnie albo. Ten tekst jest montażem in extenso. Oczywiście to jest 10%, 8% przesłuchań, które były prowadzone. A więc jest to tekst maksymalnie obiektywny. Jest jaki jest, jak to, co wtedy mówiono, jest zrelacjonowane. Ale muszę zaznaczyć, że jest w nim sporo prawdy, bo proszę postawić się w sytuacji niemieckich generałów Wehrmachtu i SS, którzy siedzą w, nie powiem, że w piwnicy, ale w przyziemiu sądu w Norymberdze i zeznają ze świadomością tego, że w sąsiedniej sali piętro wyżej toczy się proces główny i już wiadomo, że będą tam wyroki śmierci bez apelacji. Więc oni wiedzą, że to prawdopodobnie ich czeka. Jaka jest ich sytuacja prawna? Ich sytuacja prawna jest taka, jakiej nigdy do tej jeszcze pory nie było w historii państwa i prawa. Są to świadkowie zabezpieczeni. Jest generał taki, jest generał inny, wsadzimy, niech posiedzi, skruszeje, może się przyda, a na razie my go zabezpieczamy, żeby nie uciekł. I z tej pozycji oni są przesłuchiwani. I z tej pozycji można być pewnym, że im się od czasu do czasu wyrwie jakieś słowo prawdy, a poza tym Sawicki, który nigdy nie występował w sądach amerykańskich, bardzo szybko opanował technikę przesłuchań krzyżowych, typowych dla sądownictwa amerykańskiego, i potrafił ich docisnąć. A tu dochodzimy do jeszcze jednego elementu. Kiedy ja to napisałem, a raczej zmontowałem z tekstów norymberskich, doszedłem do wniosku, że w tym nie ma żadnej dramaturgii. Jest pouczające, bardzo dobrze, słusznie. Niech młodzież przyjdzie, obejrzy. I wtedy postanowiłem sięgnąć do zapomnianego źródła. Departament Sprawiedliwości Delegatury Rządu na uchodźstwie, na kraj delegatury, w połowie sierpnia podjął decyzję o zmobilizowaniu pewnej ilości prawników, cywili spoza, ewentualnie ludzi zaangażowanych w AK, ale nie na wyższych szczeblach, do pójścia w tłum uchodźców, wygnańców, wypędzonych. I w różnych miejscach ich przesłuchiwano, ale natychmiast po wyjściu z Warszawy. W kanale kontrolnym, w hali naprawy, zakładów kolejowych w Pruszkowie, czyli ten słynny Dulak 121. W lesie, w szpitalu, w pociągu,
normalnym pociągu, w wagonach na węgiel otwartych, którym wywożono dziesiątki tysięcy ludzi, nie wiadomo gdzie, do Rzeszy, do Oświęcimia i do Rzeszy, i do Oświęcimia, jak się potem okazało. I tam są zeznania ludzi, znowuż prawdziwe, bo to jest, wczoraj oglądał, ewentualnie przedwczoraj, jeszcze jest poparzony, jeszcze jest ranny, zeznaje. Porównałem te zeznania, to była dosyć benedyktyńska praca, nie wszystkie, bo nie wszyscy, prawda, przeżyli, wrócili do Warszawy. Z ich, tych, co wrócili i byli wezwani do sądu grodzkiego i tam składali zeznania w 1946 roku. To już nie jest to samo. To już jest przesiane, uspokojone. To owszem, może być przydatne, ale nie będzie niosło wielkiej dramaturgii. Dzięki zestawieniu tych dwóch stanów psychicznych i zbrodniarza, i ofiary, udało mi się trochę prawdy zawrzeć w tym tekście. Jeszcze na jedno chciałem zwrócić uwagę. Przesłuchania odbywały się w sposób zaskakująco uprzejmy. Można by powiedzieć, dlaczego ten Polak, ten Żyd, który swoje wycierpiał, był w getcie dworskim, dlaczego on się tak z nimi cacka? Ano dlatego, że trzeba było pokazać kulturę polskiego prawnika i zmęczyć go uprzejmością, delikatnością, bo oni początkowo spodziewali się, że będą dostawali tak po łbie, jak to robiło gestapo. Tam są zaskakujące rozmowy. Sawicki jest genialnie przygotowany. Sawicki zaczyna atakować Guderiana o geopolitykę Haushofera. Ten się tłumaczy, że no to jest czysto teoretyczna sprawa. On mu udowadnia, że polityka wielkiej przestrzeni potrzebnej Niemcom do wyżywienia to nie jest w końcu sprawa generalna, wyłącznie teoretyczna, bo to jest sprawa wojskowa. Wojsko musi wejść i zdobyć to. Staje sprawa getta. Guderian wyraża zdziwienie, że nie było przed wojną getta. Że to Niemcy dopiero stworzyli getto w Warszawie, w sensie zamkniętego terenu murem. Na to jest wyjaśnienie. Tego ja oczywiście nie zawieram, bo nie wszystkie przyczynki mogą być w tej sztuce pokazane. Ale chodziło o to, że to w Hiszpanii było getto, ale nie w Polsce od średniowiecza. Więc, no i poza tym takie rzeczy jak znajomość ze strony Sawickiego nie tylko literatury hitlerowskiej, ale znajomość zawartości gazet, że on podpuszcza generałów na rozmowy. Nie o Mein Kampf, bo to oczywiste, ale o micie XX wieku Rosenberga i dalej na zawartość treściową artykułów w organie partii NSDAP. Moim zdaniem to był wielki, potem zapomniany sukces polskich prawników. Niech tylko chodzi o Sawickiego, bo tam jeszcze był Cyprian Siewierski. Wielki sukces polskich prawników w Norymberdze. Bo przecież po co oni byli dopuszczeni? Amerykanie, przede wszystkim Amerykanie, Anglicy, najmniej Francuzi, potrzebowali ściągaczek, bo nie wiedzieli, o co mają pytać. To była przecież wiedza tajemna. To było powoli ludzie się dowiadywali, jak to było naprawdę. Proszę Państwa, teraz mile widzielibyśmy, czy słyszelibyśmy jakieś pytania do autora. Bardzo prosimy. Czy ta książka będzie wydana po niemiecku i po angielsku i dostępna w Berlinie? Proszę Pana, na ten temat były prowadzone rozmowy tuż po premierze w 1969 roku. Mało tego.
Nawet był pomysł, że w NRD w Berlinie, nie zachodnim, żeby to wystawić tam, pojechać tam z teatrem, zagrać po polsku z tłumaczeniem. To się szybko rozmazało, ponieważ jak powiedziałem, czego myśmy nie wiedzieli, ja się dowiedziałem to wtedy, kiedy przeczytałem o spotkaniu Cyrankiewicza z kanclerzem Niemiec i podpisaniu umowy. Poza tym chcę jeszcze jedno powiedzieć, bo nie pominąłem to. Ja miałem swoich parę godzin przesłuchań na temat tej książki, bardzo kulturalnych, bez żadnych gruźb, nie w siedzibie na Rakowieckiej, tylko w siedzibie teatru przyszedł pułkownik porozmawiać. I jeżeli ja zostałem wybawiony od, nie powiem odpowiedzialności karnej, no bo trudno byłoby to, chociaż przy każdy proces można zainscenizować, jako reżyser mogę to oświadczyć. Dlaczego jakoś tak ominęło mnie to po sześciogodzinnej rozmowie w gabinecie dyrektora teatru, zostawiono mnie w spokoju? Po prostu dlatego, że ja wykazałem, że było publikowane przez dzień, przez tygodnik partyjny Polityka, 1/3 tekstu, ale to jeszcze mało. Na drugą wersję, tą, którą mówiłem, ze zeznaniami cywilów polskich, ja miałem stypendium z Ministerstwa Kultury. Więc może przesłuchajcie ministra kultury, dlaczego ja dostałem to stypendium. I jakoś, no nie wiem, że się udało mi wyłgać, bo ja nic nie łgałem. Szczera prawda tutaj była mocniejsza niż jakiekolwiek załogane argumenty. A jeśli chodzi o, to myśmy niedawno rozmawiali o tym między sobą, z wydawcą, z synem rozmawiałem, moich rozmówców zdaniem jak najszybciej powinno być tłumaczenie niemieckie skorelowane z oryginałem niemieckim oczywiście, żeby to nie odstawało za bardzo od siebie, bo zaraz będą zarzuty zrobione, i tłumaczenie na angielski bez względu na to, gdzie i kiedy będzie potrzebne, ambasady powinny tym dysponować i to powinno dobry znawca infrastruktury naukowej, uniwersyteckiej na całym świecie powinien zrobić spis wydziałów prawa i wydziałów historii na wszystkich uniwersytetach w świecie, żeby tam posłać tą książkę w języku obcym. Czy są jakieś jeszcze może pytania? Bardzo prosimy. To proszę łaskawie podejść. Na mikrofon trzeba, bo to ważne jest. To się może przydać panu posłowi Mularczykowi przecież. Szanowny panie pośle, drogi autorze, chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy jest szansa na to, żebyśmy ten tekst, który wielką moc ma w dramaturgii, wystawili przy udziale Ministerstwa Kultury w Teatrze Narodowym. Tyle, dziękuję. Moja odpowiedź jest krótka. Ja nie wiem, czy dobra zmiana mnie obejmuje. Tego nie wiem, dopiero na żywym organizmie to musi być doświadczone. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja zbyle aktorem tego nie wystawię, bo to jest strata tekstu. To muszą być na aktorzy naprawdę pierwszej gildii, bo żeby przebić się z tym tekstem do szerokiego widza, to jest to potrzebny pewien kunszt aktorski. Ja jestem oczywiście do tego przygotowany, tyle lat nad tym pracowałem. Byłbym z tego bardzo zadowolony, a jako praktyk, bo wyjaśniam, że jestem absolwentem szkoły, Wydziału Reżyserskiego Szkoły Filmowej, z dawnych lat, bo ja tutaj do was, do państwa przyjechałem, wyjęty z gabloty w Muzeum Kinematografii. Ja mam 80 parę lat, więc to już tam nie przesadzajmy, że jestem taki
szybki do pracy. Chodzi mi o rzecz następującą. Żeby to dobrze zrobić i żeby był sens wydania tych pieniędzy, powinna być koprodukcja teatru z telewizją, żeby w teatrze metodą prób analitycznych trwających miesiąc czy więcej popracować nad tym, bo mam doświadczenia z wystawienia tego już. Tego nie reżyserowałem, robiłem wielkie widowisko muzyczne w tym czasie, ale bywałem na próbach. Żeby po takim miesiącu prób dać spektakl teatralny i żeby ten aktor przygotowany metodami spokojnej, analitycznej pracy na próbach w teatrze zagrał to również potem w rejestracji telewizyjnej, bo żadna rejestracja telewizyjna czy nawet film nie dadzą aktorowi przy tego rodzaju roli tego spokoju pracy, analizy słowo po słowie. Bo to pytanie wywołuje u mnie temat, który ja parę razy poruszyłem, że wreszcie może by Ministerstwo Nauki zdecydowało się spowodować, że na jakimś uniwersytecie z dobrą germanistyką powstanie pracownia języka hitlerowskiego. Wymierają ludzie, którzy znają te pojęcia, wiedzą, co one dokładnie znaczyły. Pod koniec książki tam są trzy słowa, które są po niemiecku i które deszyfruje na język ludzi cywilizowanych, na język humanizmu. Nie powiem humanitaryzmu, ale humanizmu w sensie językowym. Sawicki. Nie mamy takiej żadnej pracowni, nie ma takiego słownika. A powtarzam, ludzie umierają i niedługo nie będziemy. To będziemy w sytuacji tych, co przy pomocy komputera chcą rozwiązać problemy językowe języka supełkowego czy jeszcze nie rozszyfrowanych hieroglifów. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma... Ja tylko w kwestii takiej, rozumiem, że pan poseł przychyla się do mojego wniosku, żeby ten dramaturgiczny tekst zarekomendować ministerstwie celem popularyzacji... No myślę, że ma pan absolutną rację i jeżeli tylko... Przekażę ministrowi Glińskiemu. Tak. Proszę Państwa, ja myślę, że teraz zapraszamy na skromną lampkę wina, jeżeli jacyś tutaj czytelnicy by chcieli porozmawiać z panem Henrykiem lub też otrzymać od niego jakieś autografy, to książka jest tam w wejściu do nabycia i pan Henryk na pewno nie odmówi. Bardzo dziękuję.